No cześć, witajcie kochani, tu Tomek ze Florence Market. Dzisiaj na jednym ujęciu pokażę Wam, co możecie sadzić w swoich ogrodach. Należy się skupić też na roślinach, które są cieniolubne, dlatego że te miejsca z małą ilością słońca mimo wszystko w Waszych ogrodach są. Jakie rośliny możecie sadzić w takie miejsca lekko zacienione? Ja w ogóle przepraszam Was, że mam taką chrypkę troszeczkę. Mam nadzieję, że mimo wszystko będę zrozumiany przez Was i jakoś ten film nam tutaj miło przeleci. Słuchajcie, to jest jedna z ciekawych propozycji. Jest to niecierpek nowogwinejski. Roślina do półcienia, która świetnie nadaje się właśnie do kompozycji kwiatowych. Nie jest to roślina wysoka, nie jest to roślina jakoś ekspansywnie rosnąca, ale rośnie bardzo fajnie. Zresztą pochodzi z Nowej Gwinei, gdzie ilość opadów jest dwukrotnie większa jak na przykład w Polsce, więc też mówi to o tym, że te miejsca zacienione, miejsca, gdzie jest stała wilgotność podłoża, będą dla tej rośliny idealne. Niecierpek nowogwinejski jest dostępny w różnych kolorach. Czerwony to oczywiście taki podstawowy i tego koloru zawsze mamy najwięcej, bo w ogrodach bardzo ładnie wyglądają czerwienie i dobrze komponują się z całą resztą ogrodu. Są zauważalne już z daleka, ale też inne kolory, takie jak takie pastelowe róże, też są dostępne właśnie w grupie niecierpków nowogwinejskich i dzięki temu też możecie sobie je komponować w dowolny sposób z różnymi innymi kolorami roślin. Jakie jeszcze rośliny idealnie sprawdzą się w warunkach półcieniu? W takich miejscach, gdzie faktycznie na tarasach na przykład, gdzie latem ten cień jest ważny. Latem ten cień jest ważny dlatego, że odpoczywamy wtedy w cieniu po długim słonecznym dniu. I czasami to słońce praktycznie męczy, bo ileż można przebywać w słonecznym ogrodzie, trzeba też czasami odpocząć. I do takich miejsc na tarasie odpoczynku, gdzie macie dosyć mocno zasłonięte, zacienione stanowiska, nadaje się na przykład cała seria begonii. Jedną z nich jest begonia tuber hybrida o kompaktowym wzroście i potężnych kwiatach. Zobaczcie, jaka jest to piękna roślina. Begonia tuber hybrida występuje w przeróżnych kolorach kwiatów. Te kwiaty wyglądają jak róże. Są pełne. W zasadzie jeden kwiatek jest pełny, a drugi jest pusty. Zobaczcie. Bo dzieje się tak dlatego, że begonia na swoich roślinkach pomiędzy listków wypuszcza pączki, które są męskie lub żeńskie. Czyli po prostu męski kwiat, czyli ten piękniejszy i ten kwiat pusty, też piękny, ale bardziej delikatny, to kwiat żeński. W begoniach znajdziecie naprawdę sporo różnych odcieni i barw. Rośliny mają piękne liście, dosyć twarde. Begonie w odróżnieniu do niecierpków znoszą przesuszenia, czyli nic im się nie stanie, kiedy raz na jakiś czas je przesuszycie. Jeżeli chodzi o niecierpki nowogwinejskie, no to niestety musimy tutaj uważać, aby zbyt często ich nie przesuszać, ponieważ liście zrobią się żółte. Begonia, kiedy przesycha, liście stają się matowe i daje po prostu znak, że potrzebuje wody. W momencie, kiedy tej wody nie ma, może ewentualnie reagować zrzucaniem kwiatostanów, ale nic takiego nie powinno się jej stać. Inną begonią, która jest hitem w ostatnim czasie, to begonia w odmianach Dragon Wing. To begonie, które naprawdę są niesamowite, dlatego że tworzą potężne takie kaskady czerwonych albo różowych kwiatostanów, bo one właśnie występują w dwóch wersjach kolorystycznych z kwiatami czerwonymi albo różowymi. Czyli Dragon Wing, liście na kształt skrzydeł smoka, podłużne, układające się w dół. Roślina początkowo ma pokrój taki stojący, a z biegiem czasu pod natężeniem kwiatostanów i dużej ilości zielonych liści zaczyna się przewieszać na boki. Roślina dorasta do o wiele większych rozmiarów, jak na przykład begonie bulwiaste, bo może dorosnąć nawet do metra wysokości, więc można ją sadzić w gruncie. Będzie to roślina, która będzie widoczna już z daleka w Waszych ogrodach, albo też można ją sadzić w różnych pojemnikach. Chociaż jest to roślina dosyć dominująca w skrzynkach czy w donicach, więc należy pamiętać o tym, że prawdopodobnie różne inne rzeczy może zdominować. Ale na przykład w dolnej partii, podczas sadzenia tych roślin, w dolnej partii możecie spokojnie posadzić taką roślinę, jaką jest na przykład Dichondria. Dichondria to roślina, która naprawdę jest świetną propozycją do wypełniania wszystkich luk jakichś takich kompozycyjnych, wszystkich miejsc, które po prostu są niewypełnione gdzieś w kompozycjach Waszych. Dichondria, srebrzyste liście i bardzo długie pędy dorastające nawet do 1 metra. Także Dichondria jest świetnym rozwiązaniem właśnie do wypełniania różnych przestrzeni pomiędzy na przykład begoniami czy pomiędzy różnymi innymi roślinami w Waszych ogrodach. Za mną młode begonie, które już dojrzewają, rosną sobie. Z drugiej strony begonie Dragon Wing, które też troszeczkę jeszcze muszą dorosnąć, ale oczywiście też mamy okazy już większe, które nadają się idealnie już do Waszych ogrodów. No ale przejdźmy dalej. Zobaczmy, jakie rośliny możecie sadzić do swoich ogrodów. Aktualnie mówimy o roślinach, które lubią cień, więc za chwilę powiemy też o roślinach, które lubią pełne słonko. Jedną z ciekawych propozycji w naszym sklepie internetowym na florens.pl jest taka roślina, która nazywa się Brunnera. Brunnera jest rośliną, która pięknie zakwita na niebiesko wczesną wiosną. Właśnie widzicie ją za mną. Zobaczcie, piękna roślina, która zakwita wczesną wiosną na niebiesko, drobnymi kwiatuszkami, ale ozdobą tej rośliny nie są wcale te kwiatostany, tylko liście, które w późniejszym czasie właśnie bardzo intensywnie zaczynają narastać. Liście są praktycznie srebrne. Brunnery też znajdziecie sobie w kategorii rośliny wieloletnie albo byliny w naszym sklepie na florens.pl, więc spokojnie taką roślinę możecie posadzić w ogrodzie i macie już ją na bardzo, bardzo długo. I tak jak mówiłem, rośliny cieniolubne to między innymi właśnie ta roślina. Ona też będzie rosła w słonku dosyć ciekawie, dosyć intensywnie, ale musicie uważać, aby nie podlewać roślin w słońcu, szczególnie tych cieniolubnych, bo poparzycie im liście. A brunnerkę najlepiej posadzić w takich miejscach lekko zacienionych, w kompozycji z na przykład begoniami. Będą wyglądały genialnie. Ominęliśmy troszeczkę begonie, które są bardzo popularne u nas, a to begonie w odmianach Semperflorens, czyli odmiany, które widzicie właśnie tutaj, przeróżne kolory, to bardziej kompaktowe odmiany begonii, które są w mega cenach, są to tanie rośliny i które bardzo dobrze będą dekorowały takie pierwsze partie w Waszych ogrodach. Czyli jeżeli robicie sobie nasadzenia wzdłuż jakichś obrzeży, kwiatowych, czy wzdłuż nasadzeń, które będziecie planować po tej części nie od strony trawnika, tylko od strony zewnętrznej, to właśnie wzdłuż obrzeży, na przykład wzdłuż obrzeży granitowych czy drewnianych, możecie posadzić sobie właśnie begonię Semperflorens. Ona przepięknie stworzy takie kołnierze czerwone, różowe lub białe. Kolejną rośliną, która idealnie będzie rosła w cieniu, jest houttuynia. Houttuynia jest rośliną leczniczą, która bardzo ma dobre oddziaływanie na zdrowie człowieka. Oczyszcza organizm z toksyn i przede wszystkim wydłuża życie. Zobaczcie, houttuynia ma bardzo ładne ulistnienie dekoracyjne. Roślina, która świetnie wygląda w połączeniu z ciemnym kamieniem gdzieś, w właśnie miejscach, gdzie sadzicie rośliny, jeżeli macie kamienie, to ta houttuynia będzie między tymi kamyczkami wypuszczała swoje młode pędy co roku. Roślina ta co prawda gubi te listki na zimę, a wczesną wiosną wytwarza nowe ulistnienie i też zakwita. Zakwita białymi, drobnymi kwiatami. Roślina dosyć mrozoodporna, poradzi sobie wiele, wiele lat w każdym ogrodzie. No i przede wszystkim te liście, to jest naprawdę niesamowite, że rośliny niektóre wytwarzają tak ciekawą kolorystykę liści. I teraz sadząc ją w miejscach bardziej nasłonecznionych, ona będzie te wybarwienia miała troszeczkę mocniejsze, obwódki naokoło liści będą bardziej czerwone, a te wariegacje też będą troszeczkę silniejsze. Natomiast sadząc ją w warunkach zupełnego półcienia, listki będą zmierzały w kierunku właśnie bardziej zielonym, a ma to związek z tym, że będą próbowały wytwarzać więcej zielonego barwnika, który będzie odpowiedzialny w przyszłości za procesy fotosyntezy, czyli tak to właśnie wygląda z roślinami, z wariegacjami. Houttuynia, roślina lecznicza, zresztą pięknie pachnie. Pachnie jak skoszony, świeży trawnik. Także polecam ją Wam serdecznie. Mało jest takich roślin, które właśnie w ten sposób się zachowują, mają tyle właściwości leczniczych. Pamiętajcie, kochani, że wszystkie rośliny, o których mówię, znajdziecie poniżej w linkach. Tam na pewno klikając te linki przeniesie Was bezpośrednio do naszego sklepu internetowego, gdzie znajdziecie naprawdę sporo roślin, a my jedziemy dalej. Kolejną rośliną jest hosta. Roślina, która idealnie nadaje się do cienia. Roślina, która naprawdę nie ma żadnych wymagań, jeżeli chodzi o wzrost. Radzi sobie w każdych warunkach. Naprawdę jest świetną propozycją dla osób, które nie mają czasu na nadmierną pielęgnację roślin, dla osób, które życzą sobie, aby szybko posiadana roślina wypełniła ogród. To jest fantastyczna propozycja. Roślina wytwarza takie kłącza w glebie, które co roku robią się dwukrotnie gdzieś większe, więc co roku będziecie mieli te rozety większe i ilość tych liści też będzie się zwiększała każdego roku. Macie tutaj do dyspozycji kilka wersji kolorystycznych. Jedne mają przebarwienia liści w odcieniach żółtych, inne hosty mają przebarwienia obrzeży liści w kolorach białych, a jeszcze inne hosty mają przebarwienia na całej blaszce liściowej, tak jak tutaj widzicie. Naprawdę świetna propozycja. Roślina nie jest zbyt droga, więc możecie spokojnie sobie ją zakupić i mieć ją wiele, wiele lat w ogrodzie. Kolejną rośliną, która idealnie sprawdzi się w warunkach cienia, jest fuksja. Fuksje to rośliny o przepięknych kwiatostanach dzwonkowatych. To jest akurat fuksja o pokroju stojącym, którą możecie używać do tworzenia kompozycji na zasadzie takiej ikebany. Wiadomo, że w ikebanie ważne jest stworzenie kompozycji, na którą składa się jakaś roślina wyższa, a wokół możecie w odpowiedni sposób ułożyć rośliny niższe, aż do tych najniższych i przewieszających się z waszych donic. Więc tworząc kompozycję, pamiętajcie o tym, żeby dobierać różne rośliny, takie o pokroju stojącym, o pokroju przewieszającym i takie rośliny, które zajmą właśnie środkową część waszej kompozycji. A ta roślina raczej będzie właśnie uchodziła za taką, która wypełni tył waszej kompozycji i będzie zakwitała cały czas właśnie w takich stanowiskach lekko zacienionych, w stanowiskach nawet cienistych. Fuksja sobie świetnie w takich miejscach radzi, ale fuksja już jest taką rośliną, przez którą możemy przejść powoli do roślin, które naprawdę uwielbiają dużo słonka. Tych roślin na szczęście jest więcej, więc możemy o nich mówić naprawdę godzinami. A więc kochani, roślin do słońca jest naprawdę dużo, a tak jak widzicie za mną mają bardzo intensywne zakwitanie, a o tych roślinach powiemy już w następnym odcinku. Póki co, kochani, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku, który już bardzo szybko dla was przygotuję.